Czołem internet, z tej strony Banaś z ekipy To Jego Tnę i po mojej lewicy Mehir z Graj Kolektywu. Tak. Spoza struktury, o tak to nazwijmy. Spoza struktury. Lone Wolf. Tak, bo tak dla odmiany to nie ja będę się mądrzył, tylko She-Wolf. No She-Wolf. She-Wolf, też tak. Fajnie. Że dobrze, że przyszłaś, bo tak dla odmiany to to nie ja się będę mądrzył, tylko jakby... Ja nie będę udawał, że coś wiem, tylko ja będę wymyślał rzeczy, a ty będziesz nadawać im sens i kontekst. Ja będę brać twój strumień świadomości i starać się nazwać go świadomie, fachowo. Tak, ty będziesz... Robić z niego coś użytecznego. Będziesz robić za tego, kogo ja zwykle potrzebuję, albo... O. Ja jestem tłumaczem trochę. Tak. Z banasiowego... Na ludzkie. Na ludzkie. Tak. No. Ja, bo zrobimy tak. Ja będę twarzą tego zespołu, a ty jego rozumem. Chciałam powiedzieć językiem, ale nie wiem, czy to... W tym kontekście dobrze brzmi. Mniejsza o detale. Słuchajcie, to o czym będziemy wam opowiadać, to ja jestem takim... O, samorodny talent, słuchaj, zrobimy tak, samorodny talent. I będę wymyślał jakieś... Przez grzeczność nie przeczy, ale... Na razie. No. Więc ja będę wymyślał enkantery w biegu, powiedzmy, które wyciągnę albo z gier, albo z dupy, chciałem powiedzieć, ze swoich sesji. Tak zwany FMA. Wiesz, co to jest FMA? Nie. From my ass. From my ass. Jak powiesz to na jakimś ważnym spotkaniu w korporacji, prezentując jakieś ważne dane, że to jest FMA. Wszyscy ci mówisz. To jest ogromny problem, wiesz, bo ja generalnie zawodowo zajmuję się analizą danych. Mogłoby nie przejść, ale będziemy próbować. Ale masz rozwiązanie, jakbyś, wiesz, był w ciemnej dupie. Tak. Nomen omen. No więc ja będę wyciągał z dupy enkantery. A Mary będzie nadawać im sens i strukturę, czyli po prostu użyje profesjonalnego języka i terminologii game devowej, czy w ogóle jakby swojej takiej scenopisarskiej ekspertyzy swojej. Struktury dramaturgicznej. No, o! Bo mówiłem już. Jeszcze trudne, mądre słowo. Trudne słowo. Dwa nawet. No. Mówiłem, ona jest ta bystra, a ja będę ten, nie wiem, przystojny, okej? Okay? Tak zrobimy? W porządku? Dobrze, dzięki. Tak. W każdym razie spróbuję... Piękna i bestia, czyli, ale na odwrót rolę będziemy mieć. Tak, no. Dla odmiany to ja będę tą piękną. W każdym razie Mary nada strukturę tym moim pomysłom, wskaże mi może, gdzie mógłby mnie poprawić, albo gdzie jakiś dodatkowy krok mógłby się pojawić, żeby uczynić je bardziej interesującymi, bo docelowo to, co chcemy wam przedstawić, to jak opowiedzieć niezłą historię, czy w ogóle jakąś historię, poprzez niewielkie spotkanie losowe, czy jakiś nieduży encounter. I jak zrobić to kompetentnie. Tak. Tak. Dobra, to co? Pierwszy przykład. Zastanawiałam się nad słowem fachowym, ale myślę, że po prostu zacznijmy. Zacznijmy, dobra. Dawaj przykłady, a ja będę mielić. Dobra, więc mój pierwszy przykład będzie z Wiedźmina Trójki. Mhm. Tam jest taki... Wiedźmin 3, Dziki Gon. Dziki Gon, tak. I quest tam się... Czy quest? To jest taki encounter, mi powiedział, na drodze. Jedziesz sobie na tej płotce, zasuwasz przez pole i w pewnym momencie trafiasz na ślady wozu. Mhm. Poruszasz się tymi śladami wozu, tam wóz jest nagle zepchnięty gdzieś w dziki gąszcz, idziesz dalej, jakby gdzieś tam tropisz tym wiedźminem, prawda, ma ten swoje wiedźmińskie widzenie, znajdujesz ślady krwi, znajdujesz rozszarpane zwłoki dziewczyny, no i w którymś momencie słychać rozszarpywanie mięsa, wycie. No i wpadamy na bandę guli, która jest zajęta pożywianiem się na kolejnym trupie. I to jest takie bardzo, bardzo proste spotkanie na drodze. Ono tak naprawdę nie ma tam więcej prebuildu żadnego do tego spotkania, natomiast ja o nim pamiętam głównie dlatego, że ono budowało we mnie, zbudowało takie poczucie niebezpieczeństwa na trakcie. Mhm. Że to jest, że ten trakt, który ja przemierzam jako wiedźmin, on nie jest przyjaznym miejscem, tylko ta kraina, w tej krainie może się przydarzyć coś niedobrego podróżnym. Tak. I wydaje mi się, że najważniejsze jest też to, że mamy to wrażenie, że świat żyje. Mhm. I on żyje bez koniecznych naszych też akcji, tak? No bo to się wydarza jeszcze zanim reagujemy. Jak dalej będzie się toczyć i co się będzie dziać, no to już też zależy od naszych reakcji, ale wciąż jakby dostajemy jakieś wydarzenie, które opowiada nam o świecie i o relacjach ras, czy po prostu postaci mieszkających w świecie gry. I to, co mamy tutaj, to jest taki fajny przykład wydarzenia, które możemy sobie nazwać pewnego rodzaju mission loopem, czyli to, jak wygląda każdy quest, side quest, mini quest,
Encounter, tak jak to nazwałeś, dużymi obrazkami i literami będziemy mówić. I jak w tym wszystkim istnieje i działa struktura dramaturgiczna. Okej, okay, czyli to rozumiem, żeby tak powiedzieć, czyli to możemy skalować, tak? Czyli mówisz o mission loopie, który będziemy skalować i ten, który jakby ja przedstawiłem mission takim loop, małym... Mission loop, który zawiera pewne elementy, czyli tak zwane wejście, inciting incident sobie nazwijmy, czyli ten haczyk, w który wchodzimy, punkt inicjujący. Potem mamy pewnego rodzaju śledztwo, potem mamy pewnego rodzaju decyzję, i rozwiązanie sytuacji. Okay. I to wszystko, cały ten, ta struktura tego questa, mini questa Encantera, ma swoje zasady. One działają tak samo w większości w przypadku projektowania takich Encanterów i jednocześnie są zbudowane na strukturze dramaturgicznej trzech aktów. Mm-hmm. Tak sobie możemy to rozłożyć. Okay. I tak jak powiedziałeś, widzimy karawanę, są zwłoki, rozwalone deski tego pojazdu, i wchodzimy, decydujemy się, żeby wejść w ten quest. I to jest nasz jakiś taki inciting incident, czyli punkt zapalny, że nasza przygoda nagle się zmienia jakoś. No bo dostajemy nowy wątek fabularny, niekoniecznie połączony z głównym, nie musi być, ale jest to jakaś zmiana w świecie gry. Odkrywamy to wydarzenie. No to dla nas to jakby tak z twojego nadedekowe, gracze turnęli kostką i wyszło im 18, więc musimy z tabeli zdarzeń losowych. No tak. Coś się musi wydarzyć, tak? Tak. To trochę tak to działa. To jest super, bo mamy zdarzenie losowe, ale ono ma swoją historyjkę. Bo chyba najważniejsze to jest to, żeby powiedzieć, że każdy taki Encounter, ważne, żeby miał jakąś historyjkę, którą opowiada. Tak, żeby to nie było po prostu okej, okay, K8 zombiaków jest na drodze. Tak, no, dokładnie, tak. Tylko niech za tym idzie jeszcze jakaś taka głębsza myśl, czy teza, czy konflikt na zasadzie relacji, które dzieją się w tym świecie przedstawione. No konflikt, to mi się podoba, tak. że ten konflikt tam się musi pojawić. Tak, bo konflikt napędza fabułę. Czy to jest fabuła, tak jak rozumiemy ją szeroko, czy to jest mała historyjka właśnie małego jakiegoś Encantera. Okej, okay, no to a gdzie jest konflikt w tym, co ja teraz opowiedziałem? Ja mam jakiś pomysł na to, ale... Konflikt polega na tym, że mamy gule, które napadły na rasę ludzką, na księżniczkę, czy tam... No a Wiedźmin jest zabójcą potworów, więc... A Wiedźmin jest zabójcą potworów, więc teraz konflikt, możemy go rozumieć dosłownie na zasadzie takiej, że on po prostu idzie i się rozprawia z tymi gulami, ale bardziej też metaforycznie trochę. Rozumiemy go tak, że konflikt polega na tym, że jest do rozwiązania pewna sytuacja, czyli gule zaatakowały ludzi, księżniczkę, są trupy, więc coś się stało złego. Jest jakiś konflikt tutaj ras, prawdopodobnie wynikający z motywacji danej rasy. Bo gule, idąc już trochę dalej, zakładamy, że na przykład są po prostu głodne. One no tak, muszą jeść. To są prawie że zwierzęta. Tak. No instynktownie no tak, zabijały, dokładnie. Żeby zjeść. No dokładnie. I to jest to niebezpieczeństwo. To jest ten drive, to jest ich silnik, one muszą zabijać i trochę im jakby nieważne jest, kogo napadną, po prostu to był łatwy cel. Okej. Okay. No dobra, czyli mamy... To jest problem. Mamy konflikt, mamy problem, mamy ten entry point, tak, o którym tak, mówiłaś. Tak, inciting incident, entry point, punkt zapalny, cokolwiek. Okej, okay. I teraz rozumiem, że to nasze śledztwo, bo mówisz, że to jest śledztwo, to już pamiętam. Tak. I to jest po prostu podążanie możemy bardzo... Możemy sobie roboczo nazwać śledztwo, tak. Okej, okay. W naszym wypadku to jest to bardzo proste jakby podążanie, no bo to jest krótki encounter na drodze. Tak, oczywiście. Wiedźmin podąża tropem. Znajduje klusy tak zwane. Klusy, czyli no. Wskazówki. No tak, czyli jakieś ślady krwi, tak, mlaskanie, to jakby dochodzą do niego bodźce. Tak jest, dokładnie. To znowu tak jeszcze, żeby to przełożyć na dedekowe, tak sobie zrobię. To jest ta sytuacja, w której gracze mogą deklarować na przykład rzuty na survival, mogą deklarować jakieś rzuty na jakieś tropienie, próbować zrzucić. Perception na przykład nasłuchując lub starając się znaleźć jakieś ślady. W sensie to jest ten element Encantera. Random Encantera waszego, który jeszcze nie jest walką, ale już pozwala postaciom wykorzystać jakieś swoje umiejętności. Tak. Czyli już je angażuje. Tak. Angażuje bohaterów w czynności. Tak, już dobrze to nazwałeś. To jest już zaangażowanie bohaterów i ergo graczy, a jednocześnie jakaś ich sprawczość przy tym. Mhm. Bo oni mają możliwość przebadania tego, możliwość mają, nie muszą, ale mogą to zrobić, przez co dowiadują się więcej na temat całego tego wydarzenia. No i tu dochodzimy do tej sytuacji, w której oni to wpływa na decyzję. Właśnie, bo oni się jakby poznają dodatkowe informacje, albo nie poznają, no tam kwestia rzutów w pewnym momencie, ale na tej podstawie znowu mogą podjąć decyzję, czy angażują się w konflikt, tak. Bo to jest też ciekawe, że tak naprawdę, jak ty wytłumaczyłaś, ten konflikt jest trochę zewnętrzny,
Tutaj tak, tutaj w tym momencie jakby jest tu problem tego Encantera. Konflikt, też go możemy w ten sposób nazwać, natomiast rzeczywiście jakby angażując się w konflikt jest po naszej stronie, żeby ten bohater stawił czoła konfliktowi. Mhm, tak, czyli jakby całościowo możemy to tak nazwać, nie? Zaangażowanie w ten problem, cały konflikt. Okej, no i nasz klimaks, tak to nazwiemy? Czy ten już klimaks. Klimaksem będzie to, że to jest walka i rezolucja. Mhm. Czyli rozwiązanie to jest to, co się dzieje po, czyli zabijamy Hulę. Czyli teraz w takiej przykładowym rozwiązaniu mogłoby być tak, że pozbywamy się problemu, jest wyczyszczone, nie ma już tych kuli, ale w rozwiązaniu mogłoby być też tak, że to generuje na przykład kolejną falę kuli, które mogą przyjść z nienacka. Czyli pada to słynne wiedźmińskie gniazdo guli. Właśnie. Rozwiązanie wedle języka scenopisarskiego mówi o tym, że jest rozwiązanie i już się wszystko gdzieś tam wyjaśnia, nie? Okay. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy to nie jest koniec filmu, tak? Mm-hmm. Bo struktura dramaturgiczna to się jasno gdzieś tam może kojarzyć wszystkim z filmem, ze starą szkołą filmowców. Mm-hmm. Natomiast w grach wiadomo, że jest tak, że gry są dużo dłuższe. I siłą rzeczy to rozwiązanie też będzie w jakiś sposób przypisane do konkretnych bitów, czyli tak zwanych wydarzeń. Bitem, ja najbardziej lubię określenie, czym jest bit, to jest this happens, this happens, this happens. Mhm. Czyli konkretne jakby wydarzenia, co się dzieje po kolei. I to rozwiązanie też się tyczy takiego właśnie małego Encantera, czyli de facto, co się dzieje po. Okej, czyli na przykład... Po rozwiązaniu problemu. Czyli na dobrą sprawę, to nasz ten ark, ten krótki, mały ark z gulami, może się zakończyć tu i teraz, tak, wykończeniem guli, może się pociągnąć do jamy w lesie, gdzie trzeba gniazdo guli usunąć, a może mieć jeszcze następny bit, który będzie mówił w miasteczku czy w mieście 3 godziny gameplayu później jest bal, na który nie dotarła księżniczka i wszyscy zastanawiają się, czemu ona nie dotarła na swoje wesele. Tak. Brawo, Banaś. No bo tak, to tak może, bo to są te bity, o których mówisz, tak? Że to tam gdzieś... To jest jakby, może wpływać, oczywiście, i to jest bardzo ładny przykład. Okej, no to super. Bo jakby, bardzo fajnie. Bo idea, bo do czego zmierzam? Bo trochę zmierzam do tego, że mieliście na sesji graczy, którzy turlali sobie na random encounter, wyturlaliście encounter na atakuje was 1K4 guli, na szybko sobie dorobiliście tą prostą historię, którą zerżnęliście żywcem z Wiedźmina i jak będziecie kmienić swoją następną sesję, albo w którymś momencie nie będziecie mieli pomysłu, co się ma na niej wydarzyć, to zawsze możecie wrócić do tego Encantera i mówi, dobra, dokładam sobie tu jeszcze jeden bit i zobaczymy, gdzie nas to dalej poniesie. Wpływ poprzedniego właśnie Encantera, poprzedniego wydarzenia bitu. To jest fajne, żeby to analizować i zobaczyć, ile jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć, bo tak jak mówisz, jest możliwe, że już mamy po problemie koniec, to był tylko przeszkadzajka po drodze, która opowiada nam, wzbogaca nas o świat gry, o informacje ze świata gry. Ale może to być właśnie kwestia tego, że nagle postanowimy wprowadzić kolejny wave przeciwników, bo kule zabijane wysłały sygnał, wycie i teraz jak szerszenie tak mają, że jak jeden ginie, to on wcale nie ostrzega, żeby tu nie przyjeżdżać, nie przylatywać, tylko one mówią, napierdzielajcie tutaj, bo tu trzeba zniszczyć to, nie? Okay. Więc kule mogą na przykład poczuć się w ten sposób, że przylatują ratować tych, co ginęli. I robi się kolejny encounter na przykład, tak? Albo jakby bardziej rozwinięty encounter. Kolejna fala. Tak, okay, może być. No i oczywiście to, co powiedziałeś, że wpływ na kolejne tam 3 godziny później księżniczka nie dotarła na bal. I ty już wiesz, że to jest kwestia guli. Mm-hmm. No dobra, to teraz... Tak. Jesteś nie tylko piękny, ale i bystry. No? Dziękuję. Boże, jak mi się cieplutko na sercu teraz zrobiło, naprawdę. Ważna jest rzecz z tego, że jak powiedzieliśmy o śledztwie, bo często jest tak, że ktoś rozumie śledztwo na zasadzie, kurczę, to będzie długa część, gdzie trzeba będzie coś kojarzyć, coś znajdywać, badać, wchodzić do biblioteki, rozmawiać z bibliotekarzem. Ze Wktulu, dzień dobry, tak. Natomiast śledztwo może być po prostu takim dużym obrazkiem czynności, które wykonuje. Dobra, mam na to przykład, Widzimy następny encounter. No. To jest akurat, jak to powiedziałeś, from FMA, tak? FMA, natomiast on jest tak dokładnie, trochę jak from IAS, ale z mojej sesji, więc zasadniczo jest duża różnica. Sytuacja jest następująca. Bo chcemy zdynamizować to śledztwo i tak dalej, no więc bohaterowie dosłownie wpadają na polanę w lesie, na której toczy się walka. Jest kilku dziko wyglądających myśliwych, którzy toczą potyczkę, tak naprawdę są w potyczce z ogromnym niedźwiedziem, który rzuca się w szale, ewidentnie czegoś broniąc. Nie widać czego w tej sytuacji. Natomiast bohaterowie mają okazję
wejść dosłownie na trwającą walkę. To jest jakby konflikt dzieje się na ich oczach. No i to jest wszystko, to jest cała informacja, którą oni dostają. No dobrze, to możemy sobie to rozłożyć. Punkt inicjujący mamy już bardzo prosty. Jesteśmy po środku łąki, gdzie jest niedźwiedź i mamy myśliwych, którzy na niego napierają. Więc punkt inicjujący jest bardzo prosty. Na czym może polegać to śledztwo? Jesteśmy drużyną bohaterów graczy, czyli jest nas parę, co najmniej. Możemy albo wejść z buta i przyłączyć się do którejś ze stron, którejś, nie mówię, że tylko myśliwych, możemy też stanąć po stronie niedźwiedzia. Tak, i to miałoby sens, bo tu wiele zdradzę mówiąc, że w moim przypadku ten niedźwiedź to jest druid, który zamienił się, jest w formie niedźwiedzia. Tak. I rzeczywiście to potrzeba by wykonać jakieś rzuty, czy to na arkana, czy może na jakiś animal handling, żeby zrozumieć, że to nie jest zwykła leśna bestia. Tak. I tutaj są dwie rzeczy, możemy sobie zauważyć. Mianowicie możemy wykorzystać nasze dodatkowe elementy umiejętności, nasze umiejętności po prostu, żeby zbadać sytuację. To jest dynamiczna sytuacja, to jest duże tempo, to jest pewnie wymaga natychmiastowych decyzji, ale od czego mamy drużynę, żeby się dzielić? Możemy zbadać dwie strony. To jest klasyczny przykład niejednoznacznego enkantera. To jest bardzo fajne, tak? Mogą być jednoznaczne, ale tutaj mamy więcej tej historyjki, czyli uzyskujemy to, co chcieliśmy opowiedzieć. Jak to wzbogacić? Więc możemy wykorzystać nasze skille, żeby zbadać teren. Mówię dużym obrazkiem znowu, tak? Czyli przebadać ślady. Czy na przykład miś jest właśnie przemieniony druidem i ma tu gdzieś rodzinę i na przykład albo swój shrine, tak? Kapliczkę i jej broni. W moim wypadku w tym enkanterze jest tak, że takim tam jarze za niedźwiedziem kryją się sieroty, których on za wszelką cenę broni. No i oczywiście. I, znaczy, no, natomiast one są głęboko ukryte w gąszczu i w chaszczach i rzeczywiście trzeba przebadać teren. Realnie trzeba się tam udać, żeby odkryć, czego właściwie broni niedźwiedź. To wymaga trochę czasu. Tak. Ale wciąż możemy się podzielić, tak? I próbować w jakiś sposób może przedłużać tę walkę, zanim nie zdecydujemy, co tam się dzieje. I teraz ktoś może zadać pytanie. No dobra, ale to jak nakłonić graczy, żeby oni chcieli zobaczyć, która strona jest winna, czyli nie brać zapewnik zero-jedynkowości, tylko żeby jednak spróbować odkryć pewną historię, czy tu na pewno jest historia. Wydaje mi się, że tu można pomóc sobie narracją, czyli jakimś elementem storytellingu na zasadzie, jak opisujesz walkę, że widzisz tych myśliwych, uzbrojonych, nie wiem, strzelby, gdzieś tam wystaje jakiś z paska, prawda, nóż i niedźwiedź, który staje okoniem, jest wielki, ociężały, ale w jego oczach, tych czarnych, mokrych oczkach widać przerażenie. Mhm. Widać jakąś troskę. Albo desperację. No, albo desperację. Czyli opisujesz... I on stoi na przykład i specjalnie broni wnęki do lasu. Okej, czyli w swoim opisie nadajesz niedźwiedziowi takie bardzo ludzkie cechy. Tak. Czyli, zwracam uwagę graczy na coś, co jest niecodzienne. Mhm. No tak. To jest trochę jakby ciągnięcie, ale jeżeli faktycznie chcemy dodać tutaj po prostu drugiego dna, jakiejś takiej zaangażowania w odkrywanie historyjek, to jest dobre narzędzie. Nie można, ja rozumiem, bo to jest tak, że nie można oczekiwać od tych graczy, że oni po prostu z automatu będą wychodzić z założenia, że rzeczy są bardziej skomplikowane niż są. Tak. No bo jakby tu dziś brzytwa Okhama zaczyna działać. Tak, dokładnie. Więc po prostu musimy im pomóc. Dokładnie tak. No oczywiście oni mogą to zignorować i przyłączyć się do myśliwych i też nie ma w tym nic. No właśnie, teraz, bo to jest, bo mu powiedziałaś, że sytuacja jest niejednoznaczna, nie zero-jedynkowa. No bo akurat w moim enkanterze to rzeczywiście było tak, że myśliwi byli łowcami niewolników, którzy próbowali te zbiegłe sieroty pochwycić. Natomiast wyobrażam sobie, że ten enkanter mógłby polegać na jednej wielkiej pomyłce. Że to są rzeczywiście łowcy z plemienia pobliskiego, którzy będąc na łowach wpadli na tego przerażającego niedźwiedzia, który za wszelką cenę broni im dalszego dostępu do lasu. I oni... No nie mają żadnych złych zamiarów, poza tym, że po prostu bronią swojego życia i może chcą upolować niedźwiedzia. Tak. Co też jest motywacją ludzką. Tak. W tym wypadku, tak? Albo na przykład niedźwiedź kiedyś zrobił krzywdę któremuś z nich.
O, to też jest interesujące. Więc też możemy spróbować wypluć z siebie, my jako mistrzowie gry, poszlaki wskazujące na to, że ci myśliwi na przykład nie mają do końca złych zamiarów, że oni są, nie wiem, łowcami właśnie tych sierot i tak dalej, tylko dać im pewną szarość, nie zero-jedynkowość. I dać poszlaki, które też gracze mogą zbadać. Jeżeli zdecydujemy, że to jest faktycznie jedna strona jest zła, druga dobra i koniec, tak też może być. Oczywiście. Ale wciąż możemy dać graczom możliwość potwierdzenia swojej tezy. Właśnie wymyślając motywację i cel obu stron, obu stron konfliktu, w który wpuszczamy graczy. No, i to już jest znowu prosty encounter. Na pierwszy rzut oka jest bardzo prosty, a realnie on opowiada historyjkę i ona, ta historia w ogóle się może zakończyć, tak jak ostatnio przed chwilą mówię, że ona, no, gracze przyjmują którąś stronę i druid może powiedzieć: bardzo wam dziękuję za ocalenie życia, teraz zabiorę te dzieci do kręgu i zaopiekujemy się nimi. No, jakby polegli myśliwi, no to pozostają polegli, tak? No, albo w drugą stronę wykańczacie niedźwiedzia, myśliwi są jakby nieszczęśliwi, bo zabili druida, chociaż tego nie wiedzieli, i oni przygarniają sieroty, no ale jakby ofiarą pada ten druid, który ich broni. Jakby... Albo myśliwi biorą niedźwiedzia i potem widzimy godzinę później w kolejnym queście, że sprzedają jego skórę. Na przykład, nie? Tak, nie? Skóra z druida, no. To skóra z druida, skóra z druida. Tak jest, dokładnie. No. Bo tak, to jest ciekawe zagadnienie, czy skóra z druida, zamienionego w niedźwiedzia, w którymś momencie morfuje z powrotem w ludzką? Wow, no. that's fucked up. Ale to też jest zalążek na quest, na zasadzie... Tak, czy jak skóra obumiera, to zmienia się w ludzko. A to by był ciekawy pomysł na quest. To jest w ogóle ciekawy quest. Wyobraź sobie, że na przykład mamy ryneczek, jakieś takie targowicho, no i ktoś sprzedaje te skóry niedźwiedzie i ktoś właśnie za nią płaci, kupuje i ta skóra na jego rękach, na środku targowiska zamienia się w ludzki zewłok. Dzień dobry. Więc mamy inciting incident. Gracze kupują skórę niedźwiedzia, dostają skórę do ręki, nie wiem, odpakowywaną gdzieś tam. Jednakże okazuje się, że to jest to skóra człowieka. No. Co nasza przygoda przybiera innych kształtów, obiera inny tor, więc my, jeśli za tym idziemy, no to teraz mamy śledztwo. Jak do kurzej stopy kupiona skóra niedźwiedzia zmieniła się w ludzką. Ludzką i tak. Kto, dlaczego, skąd oni mają to, tak? Czyli znowu jesteśmy w tej teorii bitów, tak? Czyli tak, dlaczego to, dlaczego to, dlaczego to. Bardzo fajnie. Tak, ja myślę, że w ogóle projektując jakiekolwiek encantery, czy wydarzenia po drodze, musimy myśleć po prostu o motywacjach stron, które występują w tym wydarzeniu. Jeżeli wymyślimy sobie, ok, K8, bierzemy, rzucamy, jest niedźwiedź kontra myśliwi, to teraz spróbujmy z tego zrobić właśnie spójną historyjkę. Dlaczego myśliwi, zadając pytania, dlaczego myśliwi polują na niedźwiedzia? Dlaczego niedźwiedź się broni? Albo przeciwnie, dlaczego za wszelką cenę broni jakiegoś terenu z tyłu? Albo dlaczego niedźwiedź chce uciec, a nie atakować myśliwych? I na zasadzie skojarzeń, na zasadzie postawienia tezy i problemu, określenia problemu, co jest problemem w tej sytuacji, kto jest zagrożony de facto, czy myśliwi, czy niedźwiedź. Jesteśmy w stanie dojść do tego, żeby wymyśleć dalsze losy, czyli dlaczego właśnie na przykład myśliwi polują na niedźwiedzia, bo potrzebują skór, bo potrzebują, nie wiem, bo jest zimno, jest zima, jest mróz i potrzebują skór i wyżywić rodzinę, więc muszą sprzedać tę skórę. Albo niedźwiedź, że, nie wiem, musi zabić tych myśliwych, bo jest sezon na niedźwiedzie. I on się broni, tak? No też jest to akceptowalna rezolucja. Tak, motywacja i cel. Tak, konflikt motywacje, cele, rezolucja, tak, na końcu, dokładnie. Jakby to wszystko opowiada jakąś historię. I słuchajcie, żebyście w ogóle jeszcze, bo to brzmi jak wymyśl na poczekaniu, jak gracze rzucili, pojawia się K4 myśliwych. To nie do końca tak działa. Może tak zadziałać, jeśli jesteście naprawdę szybcy w myśleniu i tacy mega bystrzy, są tacy ludzie, to chyba nie ja, natomiast są tacy ludzie. Czasem można sobie pomóc. Można sobie pomóc. Ja na przykład idę, mamy taki film w ogóle o takich różnych podstawach bycia MG, który Michał Selk jakiś czas temu nagrał na to jego tnę. I on tam mówi o byciu przygotowanym. Czyli on mówi, mieć zapisane na przykład 8 jakichś takich mega losowych wydarzeń, akurat na podstawie cyberpunka mówi. Na przykład on miał takie wydarzenie, że dochodzi do wypadku i wypierdala się po prostu na środku ulicy, dachuje samochód przed graczami i z niego wypadają jacyś korposi. No to jest w ogóle totalnie losowe wydarzenie, które on sobie... Słucham? Myślałem, że cukierki. Nie, no to też byłoby ciekawe. Natomiast, bo on po prostu... Ja zresztą nielegalne też tak cukierki, robię, no. Że mam przygotowane już takie... Enkantery. Ja już sobie wymyśliłem wcześniej. Ja często przyporządkowuję do jakiegoś biomu albo do jakiegoś obszaru mapy, że ja wiem, że na tym obszarze mapy będę sobie z tej tabelki wybierał. Ale...
po prostu możecie mieć to wcześniej przemyślane i przygotowane i po prostu gotowe i to nawet jest wielorazowego użytku. Im więcej historyjki dołożycie do takich wydarzeń, tym bardziej zaangażujecie graczy i wzbogacicie swój świat. Tak. Pokażecie, że jest niejednoznaczny, że nie jest zero-jedynkowy, a jednocześnie opowiecie pewną historię, ten lore, tak? Sprzedacie swojego świata. I tu wjedziemy w trzeci przykład, będzie już ostatni przykład, ale on będzie wyjęty z Baldura Trójki. Myślałam, że z dupy. Nie, nie, z dupy już było. Baldur Trójka, u mnie akurat dużo się tam mieści, ale... Dzisiaj na czasie. Dzisiaj tak, na czasie, dzisiaj na czasie będzie tak. Dzisiaj na czasie w Baldura Trójki i to wezmę sobie encounter właściwie z pierwszej półtorej godziny gry max. To jest... Niewiele zaspoiluję, jest rozbity statek Kilitidów i gracze, którzy jakoś przetrwali katastrofę, bohaterowie gracza, którzy przetrwali katastrofę, wpadają do tego wraku i tam się błąka kilku pożeraczy intelektu. Mam takie te muszczki z nóżkami. Tak. No ładne i... były. Zanimowane ładnie były. Wiesz, jakoś totalnie nie doceniłem tego aspektu, ale wierzę ci. Słuchajcie, to wygląda tak, jakby te muszki nam się po prostu tak błąkały, trochę bez celu i tak zaczyna się znamy, bo kurde, jak one przetrwały w ogóle tę katastrofę. W ogóle to są dosyć silni przeciwnicy, jak na ten tam pierwszy, drugi poziom, który wtedy masz, oni stanowią... No, mogą stanowić realne zagrożenie dla postaci graczy. I trzeba sobie z nimi poradzić. Tak. Natomiast jak się idzie kawałek dalej, to się potem okazuje, że one bronią dogorywającego Illithida właśnie. Czyli tam jest ich master, który... Ich parent, nie? Tak, jest tam jakiś ich parent, który rzeczywiście dogorywa, no i gracz może podjąć decyzję, czy tego parenta dobije, czy bo tam przesąduje myśli, czy zostawi go na śmierć wolną. Różne decyzje można tam podjąć, tak? I to jest mega prosty encounter, w sensie tam nie ma nic więcej, konkretnie w Baldurze. Później, dużo wiele godzin później można, taki, uwaga, będzie spoiler, jak ktoś nie chce, to niech wyłączy. To jest tak naprawdę ten element, to jest trochę foreshadowing, bo tam bardzo szybko i element budowania świata. Te brain eatery, pożeraczy intelektu, są petami Illithidów i te Illithidy po prostu nimi sterują i to są ich guardiani i tak dalej. I to jakby się okazuje później troszkę istotne. Wyciszcie ten fragment, jak nie chcecie spojrzeć. Tak, tak. I to jest istotne z punktu widzenia fabuły Baldura Trójki. Natomiast pytanie jest do ciebie takie, czy ten bardzo prosty encounter można jakoś w tym miejscu może wzbogacić, coś można poprawić? Bo jakby... tak, aczkolwiek już samo to, że powiedziałeś, że one mają swoją misję, czyli mają tego swojego parenta i są do niego jakby przyspawani, tak? Mają jakąś relację. To już jest sama historyjka. To znaczy sama w sobie tak naprawdę, tak? Czyli spotykamy te nasze muszki i to jest nasz inciting incident. Może będę powtarzać to słowo do usioru, ale nazwijmy go punkt zapalny, bo fajne, ale jakby jest punkt zapalny mi się podoba. To jest ten taki moment wejścia. To jest boom, coś wybuchło. Tak, dokładnie. Hook, nie mylić z Robinem Williamsem, tak. I wchodzimy do tej przygody. Przygody tak naprawdę w tym małym encounterku. I teraz gracze oczywiście mogą natychmiast zaciukać wszystkie te muszki, ale możemy znowu pomóc sobie naszą narracją i opowiedzieć, że te muszki w jakiś sposób, nie wiem, tworzą... Muszczki, tak? Muszki, Boże, nie muszki. Muszczki. W jakiś sposób tworzą barykadę, która prowadzi na przykład do przejścia w stronę właśnie legowiska tego parenta. I tu jest na przykład w ogóle wyższość takiego stołowego RPGa nad tym naszym Baldurem Trójką, bo w stołowym RPGu możemy narracją dodać tym muszczkom ten element, w którym one są terytorialne. Tak. Że możemy zarysować tą terytorialność, to, że one nie przejawiają agresji, tylko bardziej są... Znaczy, są agresywne, natomiast tak. One przede wszystkim... Ale są agresywne z pewnego powodu. Tak, one że one mają motywację, że one pełnią funkcję obronną, są psy obronne. Tak, dokładnie. I jakby biorąc i żeniąc trochę ten właśnie przykład z Baldura z naszym RPG-iem, na który sobie przełożymy, na język, którego sobie przełożymy, jesteśmy w stanie pomóc sobie narracją i trochę jakby zaprosić graczy do tego, żeby chcieli poznać historię, co stoi za tymi muszczkami, dlaczego one są tutaj i dlaczego one są agresywne. Więc możemy oczywiście je zabić, ale możemy to wykorzystać jako mistrzowie gry potem i utrudnić bohaterom dojście do tego patrona, albo w ogóle uniemożliwić im znalezienie tego głównego bossa, dajmy na to, i on w którymś momencie może się to nam odbić czkawką po prostu. To jest w ogóle super ciekawe, bo to, co powiedziałaś jeszcze z innego powodu, bo to jest ważne, że
celem, niekoniecznie celem każdego encounteru musi być całkowita eliminacja, tak. I niekoniecznie celem encounteru musi być to, że ten nasz big boss na przykład chce zabić graczy. Tak. W tym encounterze, akurat w Baldurze Trójce, ten Elitid jest unieruchomiony i jakby on nie ucieknie, on tam po prostu jest zaspawnowany, on tam jest zespawnowany, on tam ma być. No, więc no oczywiście w naszym dedekowym świecie, jak będziemy to mieli na naszym tabletopie, może się okazać, że muszki kupują czas swojemu panu, aby ten mógł uciec. Tak. I tak. Tutaj zaczyna się taki element trochę gry z czasem, gdzie jak w ile rund gracze pozbędą się piesków, tych mózgu piesków, zanim nasz big guy ożyje i pójdzie sobie. Tak. Albo będzie... Klasyczna klepsydra, dokładnie. Albo ożyje i na przykład zdąży się wyleczyć i będzie stanowił większe zagrożenie. Tak, na przykład, no. Tak, tutaj jakby ograniczeni jesteśmy, teraz pięknie powiem, naszą wyobraźnią, bo w przeciwieństwie do gier wideo jesteśmy w stanie z sekundy na sekundę zdecydować, że jednak to do czegoś prowadzi i możemy zmienić wszystko. Mhm. Więc przykład Baldura jest bardzo fajny, bo jesteśmy w stanie jakby pokazać wam, jak nałożyć na taki encounter z gry wideo od razu na nasz stół. I jak go sobie tak naprawdę urozmaicić i polepszyć, żeby jeszcze więcej frajdy sprawił graczom i jeszcze bardziej ich zaangażował. Bo jeżeli na przykład oni nie zabiją wszystkich muszczków, to może się okazać, że ten ostatni muszczek będzie ich, może niechcący, prowadził do leża tego głównego bossa. No tak. I w ogóle też tak przyszedł do głowy, bo jeszcze gdzie w tym encounterze jest element śledztwa. Więc element śledztwa jest w zdaniu sobie sprawy, że to jest klepsydra. Tak, ale również badanie obszaru. Okay. Jakiś tam area investigation. To znaczy, że dlaczego one są tu i teraz i na przykład mogą zbadać ślady albo nie wiem, skąd przypływają, napływają te muszczki jeszcze i spróbować zbadać ten korytarz na przykład, przez który wlatują, tak? Czyli, że skądś one muszą wylatywać i skądś do nas wlatują. I to może być element śledztwa też, tak? Oczywiście. Okej, a konflikt tutaj jest między... No po prostu... Zapraszamy graczy tutaj. Zapraszamy tak naprawdę, graczy. Tak? Konfliktem jest z punktu widzenia scenopisarskiego, konfliktem jest tutaj to, że muszczki bronią swojego parenta. Mhm. To jest konflikt, bo my jakby wchodzimy i psujemy im ten jakby strefę komfortu i ten ich zastany porządek rzeczy. Mhm. I to jest konflikt. Natomiast z punktu widzenia jakby przełożenia na zaangażowanie graczy, no to jest to problem do rozwiązania, w który zapraszamy graczy, czyli oni de facto się ścierają ze sobą. Mhm. Te obie strony. To jest konflikt, tak? Tych obu stron. Natomiast konflikt generalnie tutaj jest taki, że istnieje ta sytuacja z powodu tego, że muszczki pilnują parenta, który się tu zagnieździł. Okej. Okay. Czyli tak, żeby to podsumować na tych różnych przykładach, no to po pierwsze ta struktura, czyli mamy punkt zapalny, śledztwo, kulminację, tak? I tak. Rezolucję. Tak, ja bym jeszcze to też zrobiła, nazwała to w śledztwie, wyznaczyła jeszcze jakiś tam plot twist, czyli punkt zwrotny. Czyli jeżeli mamy karawanę naszą, to wchodząc w obszar śledztwa i decydując się na badanie poszlak, my zauważamy, okej, karawana, tutaj jakieś koła rozwalone i tak dalej, ale punktem zwrotnym mogą być na przykład to, że dochodzimy do śladów krwi i tego, że panna księżniczka nie zginęła z powodu obrażeń od wypadku i przewrócenia się powozu, tylko ma ślady zębów i krwi. Okej, okay, czyli zmienia się jest sytuacja. Jest zjedzona przez jakieś siły nadnaturalne. Nie? Zmienia się sytuacja. Tak, plot twist właśnie na tym polega. Dobrze mówisz. On zmienia postrzeganie sytuacji, w którą wchodzimy i jeszcze bardziej obraca nam tor naszej fabuły. Okej, czyli na przykład w drugim przykładzie to będzie niedźwiedź z druidem. Tak, dziękuję, tak. To będzie nasz plot twist. No i w trzecim przykładzie muszki jest czegoś patron. Bronią, jest tak, patron. Dokładnie. Okej, okay, no tak. Climax będzie konfrontacją, a potem rezolucja. Z reguły scenopisarsko jest tak, że się wszystko fajnie uspokaja, wracamy z eliksirem tak zwanym. Tutaj rezolucją może być to, że będzie jakiś tam jeszcze impact na kolejne questy sceny. Okej, okay. No czyli kolejny bit jakby sobie do tego dołożymy. No dokładnie. Bardzo spoko. Wynikowe, tak? W ten sposób. Może jest jakaś jeszcze zmienna. Okej. Okay. I powiem i taka druga rzecz, która też myślę, że z tego zapamiętam naszej rozmowy, że to jest to, żeby szukać tego konfliktu zawsze. I w ogóle on jest nieoczywisty. W sensie ja na przykład w tym przykładzie z Elitidem, ja wiem, że on tam gdzieś był, natomiast ja nie umiałem go tak nazwać i spinpointować, ale to jest w ogóle, to jest bardzo takie coś, co wyniosę, żeby szukać tego konfliktu. Tak. Czasem ten konflikt może być nieoczywisty,
I wokół niego budować historię, bo tak, to jest ten tak, ciekawy element tak naprawdę. Jako konflikt bardzo często rozumiemy po prostu, że ktoś się z kimś ściera. Czyli konfliktem naturalnie nazwiemy to, że nasz bohater czy bohaterowie walczą z muszczkami. Mhm. Ale tak naprawdę, gdyby szukać tego właśnie głębszego dna i rozpracować to od takiego języka scenopisarskiego, konfliktem będzie to, co powoduje problem w tej scenie. No, na przykład, nie wiem, wszyscy chcemy ostatni kawałek ciasta. No, dokładnie. I to jest konflikt. I to jest konflikt, bo każdy przy stole chce mieć tak ten kawałek. Jest. Dokładnie. To jest jakby podobna motywacja, może być podobna motywacja, inaczej. Ten sam cel, ale różne motywacje. W ten sposób. No, no, jak ktoś jest głodny, a ktoś po prostu jest zachłanny, albo chce to sprzedać. Tak. Tak. No i super. Zbieżny cel, różne motywacje. I czy tam różne na przykład chęci wykorzystania tego celu pod rezolucji. No. Proste, nie? O kurwa, nie. Zajebiście proste. Mam nadzieję, że zrobiliście notatki. Nara, jak chcecie dowiedzieć się to jeszcze raz. Dobra. Już tak na poważnie to... Słuchajcie, no jakby ja miałem dużo fanów z tego, że Mary mi pokazała, jak ponazywać te rzeczy, które ja sobie powymyślałem, bo widzicie, jakby z jednej strony mam takie wrażenie, że jakbyście się słuchać sobie tego filmu, to wszyscy powiedzieli, tak, no przecież ja to wiem, ja też tak robię. Bo to jest intuicyjne. Bo to jest bardzo intuicyjne. Tak. Jakby wiecie, czytamy film, oglądamy, czytamy książki, oglądamy filmy i tamte zabiegi są stosowane. Gramy w gry przede wszystkim. Zadajemy tak? sobie pytania, nie? Tak. Komu więc... chcemy pomóc, albo po której stronie się... Się opowiemy i tak dalej. I teraz, tak jak dla mnie, jakby myśląc o tym wszystkim, czy wyciągając przykłady z gier, to są dosyć intuicyjne kroki. To dokładając do tego tą warstwę wiedzy, którą tutaj dorzuciła Mary, możemy bardzo świadomie sobie operować na tych naszych enkanterach i po prostu budować lepsze, nie zawsze długie i skomplikowane historie wokół bardzo prostych bitów w naszej historii. I to jest taki tak jest. Chyba outcome, który bym powiedział, no, jest tutaj fajny. Możemy tak postawić kropkę i w rezolucji naszej dyskusji wynika to, żebyście zastosowali sobie i poeksperymentowali sobie z tą strukturą. No, dokładnie. A jeżeli macie jeszcze na przykład jakieś inne przykłady, gdzie taka struktura się sprawdziła, może macie jakieś swoje fajne patenty, to podzielcie się z nami w komentarzach i jeżeli byście chcieli na przykład więcej takich filmów z Mary dającą swój insight i nadającą nazwy naszym RPGowym wymysłom, to też dajcie znać, bo są takie opcje, słuchajcie. Są takie opcje. Tak powiedziałaś. Nie, tak słyszałam. No, jakby piękna bestia. Bestia piękna. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.